Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. O zdarzeniach losowych A i B wiadomo, że prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi 0,5, prawdopodobieństwo zdarzenia B wynosi 0,3, prawdopodobieństwo sumy zdarzeń wynosi 0,7. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek. Iloczyn zdarzeń to jest właśnie taki zapis P od A, iloczyn B, tak jakby ta N-ka to jest nasz iloczyn. No i jaki jest wzór generalnie na ten iloczyn? Wzór na iloczyn zdarzeń wyprowadza się ze wzoru na sumę zdarzeń. Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, które można odszukać w tablicy, to jest tak. Prawdopodobieństwo zdarzenia A, dodać prawdopodobieństwo zdarzenia B i od tego odejmujemy prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A, B. No to co ja zrobię? Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń przerzucam na lewą stronę, prawdopodobieństwo sumy zdarzeń przerzucam na prawą stronę. Otrzymuję wtedy, że prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń to jest prawdopodobieństwo zdarzenia A, dodać prawdopodobieństwo zdarzenia B i odjąć prawdopodobieństwo sumy zdarzeń. No i zobaczmy, prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 0,5, czyli 0,5. Dodać prawdopodobieństwo zdarzenia B to są 0,3, czyli 0,3. I od tego odejmujemy prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, czyli 0,7. Co otrzymujemy? 0,5 plus 0,3 to jest 0,8. Odjąć 0,7. Mamy 0,1 i to jest odpowiedź. Czyli prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń jest mniejsze od 0,2. Odpowiedź C.